Dość pracy za grosze, uczciwa praca, hańbiąca płaca. Między innymi z takimi transparentami blisko 100 pracowników Sądu Okręgowego w Łodzi protestowało dziś na Placu Dąbrowskiego. Chcą zwiększenia wynagrodzenia i docenienia ich pracy przez Ministerstwo Sprawiedliwości, któremu podlegają. Jak wiemy, od 10 lat nie mieliśmy podwyżek, bo płaca była zamrożona, budżet był zamrożony. Dostaliśmy teraz podwyżkę od pana ministra Ziobry, za którą bardzo dziękuję, na rękę 60 zł. No to jest podziękowanie od pana ministra za nasze zaangażowanie, za naszą pracę. To są pracownicy, którzy większość swojego życia poświęcili dla służbie państwa i służbie lokalnej społeczności, jaką jest praca w sądzie. Niestety od lat borykamy się z problemem nieadekwatnego wynagradzenia do naszego wkładu pracy i codziennego trudu. O komentarz w tej sprawie prosiliśmy rzecznika Ministerstwa Sprawiedliwości. Do tej pory nie skontaktował się z nami. Do zgłębiania wiedzy o historii polskiej konspiracji nie trzeba ich przekonywać. Uczniowie 8 Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi wzięli udział w warsztatach z okazji zbliżających się obchodów rocznicy powstania Armii Krajowej. Jeśli bym miał wskazać postacie, które mnie najbardziej inspirują, to z pewnością wskazałbym na bohaterów Kamieni na Szaniec, na Rudego, Alka i Zośkę, ponieważ były to osoby, które walczyły będąc w moim wieku i jest mi chyba do nich najbliżej. Młodzież się fascynuje po prostu bohaterami, odszukuje ich z niepamięci. Nowoczesne sale, nowe wyposażenie, własna kuchnia przy szkole podstawowej w Starych Skoszewach w gminie Nowosolna zostało otwarte przedszkole. Rodzice przedszkolaków na ten dzień czekali bardzo długo. Dzieci tłoczyły się w małych salach i nie wszystkie mogły się do przedszkola dostać. Mamy wybudowane 4 nowe sale przedszkolne. Mamy 2 klasy specjalistyczne dla szkoły, klasę fizyczno-chemiczną oraz klasę językową. I mamy cały pion kuchenny, kuchnię z przebogatym wyposażeniem. Mamy również jadalnię, świetlice, całe zaplecze kuchenne. Wszystko jest wyposażone w najnowsze sprzęty, w najnowsze wyposażenie. Myślę, że to będzie dobrze służyć młodzieży. W LWD Flash to wszystko. Więcej informacji już za kilkanaście minut w łódzkich wiadomościach dnia o 18:30 i podsumowaniu dnia o 21:00. Zapraszam. Do zobaczenia.